45 na godzinę w górach z ładunkiem 750 na grzbiecie. Siodła? Ubaru. I jak przenoszą się? Osadnicy? Ładuje jurtę, dzieci, żonę, wszystko i przez góry idą. Ten długi włos. To jest regulator temperatury. Na dole, na nizinach, gdy są wypasy, jest plus 60, wchodzą w górę minus 40. Zanim wejdzie na górę, dostaje pokrywę grubą, nie boi się zimno. Tego nie wolno zamknąć. Gdyby zostało zamknięte w pomieszczeniu, po 3 dniach z przegrzania organizmu stała temperatura jaka 42 stopnie ciała. Dlatego muszą mieć większość im. Mamy tak usytuowane wybiegi, żeby była woda, było zadrzewienie. One są niebezpieczne? Naturalnie środowisko? To jest tak. Krowy przeważnie spokojnie. Z bykami jest różnie. Bronią raczej, nie? Mają własne zagrywki. Mogłem przywieźć byka za darmo, ale go nie chciałem, nawet żeby dopłacił. Później tego kupiłem. Miał taki kaprys u kolegi. Łamał płot. Masa duża. Siła duża. Wyrywał u sąsiada bramę. To jedną i to bramo po ulicy biegł. A tutaj on co 2-3 tygodnie płacił za samochód. No nie jest. Dla mnie wystarczy pas. Wystarczy. Tak, tylko w tej chwili mam wyłączone. Ale jak był pas, to pierwszy, najpierw kupiłem tamtą krowę, ona jest z akcentu żołobiem w stoku. Miałem do niej pewien sentyment. 2 lata temu dokupiłem byka, on jest rodzony w Warszawie i dłużej. Często jak i padają samice w czasie porodu, ponieważ męskie jest małe rozwarcie, a cielak jest dosyć duży. I tutaj był taki przypadek, zajechałem do akcentu w Białymstoku. No duże zamieszanie, co się dzieje, jaczka nie może się urodzić. Przyjechał młody lekarz weterynarii. No na co mówię czekać? Nie ma pulsu. Nie. Panią nie umiem zrobić coś. Co za różnica, jak ci to zrobić? Ponieważ ciele jeszcze żyje 7-8 minut po zgonie matki. Bo nieprzerwana pępowina. Zrobiłem cesarkę, wyjąłem cielaka i dlatego chciałem odkupić. To jest taki symptom. Moje dziecko. Brawo pan. Czy sprzedaje, czy oddaje? Czy tutaj, czy jak te małpki, czy mamy? Jeżeli mamy nadwyżki, tak. No wiadomo, jelenie, Daniele. To wcześniej zakładałem kilka ferm na Litwie, to dobrze schodziło, w tej chwili lepsze. Ja żyję na biciu. Po to powoduje. Jestem polskim związku hodowców, bo nie warto. A właśnie, a jak dokumenty jakieś mają? Nie jest dotychczas nie. Dotychczas nie. I jak będziesz coś chciał założyć, kończyć, proszę bardzo. Nie założyć. To nie pozwolę. Tak, tak. Thank you.